witam wójta gminy Jarosława Tyńca. Zastępcę wójta gminy Jacka Mikusa, również małżonką. Witam szanownych radnych naszej gminy. Witam wicewójta gminy Dzierżoniów, panią Jolantę Zarzeka. Witam burmistrza miasta i gminy Niemczy, pana Jarosława Węgłowskiego. Witam radnego powiatu, pana Janusza Szpota. Żeby coś się zdarzyło i mogło się zdarzyć, trzeba chcieć i trzeba marzyć. Szanowni Państwo, przyszło mi dziś w udziale poprowadzić spotkanie, podczas którego oficjalnie świętujemy 30-lecie pracy artystycznej. Tak, pracy artystycznej chóru Kansona. Drodzy Państwo, serdecznie witam na tym spotkaniu w imieniu wszystkich chórzystek, przede wszystkim naszych mężów, nasze dzieci, nasze rodziny. Witam moje koleżanki, bohaterki dzisiejszego spotkania, chór Kansona, który... Jakieś pierwsze wrażenia z tego, jak zaczęłaś śpiewać w chórze? Kiedy zaczęłaś? Jak to się stało? Otóż zaczęłam śpiewać w chórze 30 lat temu. I tak przygotowując się dzisiaj do tego naszego spotkania, zastanawiałam się, co powiedzieć, ponieważ tych 30 lat to jest naprawdę kawał czasu i tyle wydarzeń. Ale to, co mi bardzo utkwiło z perspektywy dziecka, bo przyszłam do chóru jako dziecko, to, że nie mogłam przyjść na pierwsze przesłuchanie, ponieważ byłam chora. Pamiętam dokładnie, że miałam chore gardło i o tym, że będzie przesłuchanie, że się tworzy chór, dowiedzieliśmy się, już nie pamiętam w jakich okolicznościach, jako dziecko nie bardzo pamiętam, ale wiem, że byłam bardzo podekscytowana, że taka inicjatywa będzie miała miejsce. I dosłownie płakałam, ponieważ na przesłuchanie poszła moja mama i moja siostra, a ja nie. I byłam pewna, że po prostu się nie dostałam tego chóru. Więc to był dla mnie dramat.
po prostu dramat. Oczywiście wyzdrowiałam, za tydzień przyszłam na próbę, było przesłuchanie, ponieważ pierwszym dyrygentem był pan Tadeusz Łomiewski, to on nas przesłuchiwał. No i zostałam przyjęta do tego chóru, ku wielkiej mojej uciesze. I zostałam przyjęta jako alt, czyli jako drugi głos. No a po latach przeszłam do sopranów. I to jest taka pierwsza myśl, jaką mam. I był taki moment, kiedy kończyliśmy zawsze sezon w czerwcu, zazwyczaj jakimś ogniskiem, takim spotkaniem luźniejszym. I takie miało miejsce. I po wakacjach wróciliśmy do pracy. I pamiętam bardzo dobrze, jak w Starce, gdzie się spotykamy, pan Tadeusz poprosił mnie, żebym usiadła na jego miejscu, a on usiadł na moim miejscu i on powiedział do chórzysty: przedstawiam wam nową dyrygentkę chóru Kansona. Droga Paulino, zwykło się mówić, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ty taką osobą dla nas jesteś. Dziękujemy za profesjonalizm i talent. Za zawsze dobry humor. Za wrażliwość i zwyczajną dobroć. Za opanowanie i cierpliwość. Za czas i wiele wspólnych godzin z muzyką. Mamy nadzieję, że w zapomnienie pójdą wszystkie nasze niedoskonałości. A przyszłość ta dalsza i bliższa przyniesie ci same szczęśliwe chwile i pozwoli z satysfakcją realizować wszystkie plany i marzenia. Dziękuję. Da 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 da
Mnóstwo ciekawych ludzi, z którymi przyszło nam realizować wspaniałe wydarzenia artystyczne. A niewątpliwie do takich wydarzeń należy Dzień Kresowiaka. I tu trzeba koniecznie wyróżnić takie osoby jak pani Renia Bańkowska-Jędras, pani Stasia Stefanowska, pani Alina i Cóż-Kowalscy, pani Beata i Leszek Sobczyńscy, ale też nasze zaprzyjaźnione chóry, chór Legato i chór Fermata, z którymi występowałyśmy z pieśniami kresowymi i ludowymi.
lata, potargany stary handlarz parasolami i zachęca małych ludzi cienkim krzykiem. W rękach trzyma parasolki kolorowe, parasolki maciupeńkie jak guziki, białe, żółte, fioletowe i różowe. Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci. Parasolki, parasolki, kropla przez nie nie przeleci. Parasolki, parasolki, parasolki bardzo tanie. Parasolki, parasolki, proszę brać panowie, panie. Śpiewająca, ale myślę, że się nie da, bo może wkraść się fałszywa nuta, więc tak może być, tak lepiej niech tak zostanie. Szanowni Państwo, to dla mnie zaszczyt, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu jak 30. rocznica jubileuszu Wielkiego Chóru z Oleszny, Chóru Kanzona. Szczególnie, że spotkamy się w tym miejscu, w tym wyjątkowym miejscu, stworzonym przecież też i dla Was. Bo ten Gminny Ośrodek Kultury będzie służył też i Wam. To wielki dla nas zaszczyt, że możemy tutaj chlubić się Wami. Przynajmniej ja odczuwam wielki zaszczyt, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu i życzyć Wam następnych lat sukcesów. Szanowni Państwo, składam serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznania za wieloletnią działalność na rzecz promocji gminy Łagiewniki
za popularyzowanie kultury oraz muzyki w kraju i poza jego granicami. Pragnę również podziękować pani dyrygent Paulinie Pycka, dyrygentom panu Tadeuszowi Hołoniewskiemu oraz panu Wojciechowi Magnuckiemu, którzy z różnych powodów nie mogą dzisiaj tutaj być z nami, za wieloletnią pracę pani prezes Alinie Zamęckiej. Składam wyrazy wdzięczności za wkład, jaki chór Kanzona wniósł w przybliżenie swoim słuchaczom różnych rodzajów pieśni patriotycznych, religijnych i ludowych. Życzę, aby działalność chóru owocowała jego dalszym rozwojem, znajdowała uznanie słuchaczy oraz aby chór nadal pełnił rolę ambasadora gminy Wagiewniki. Dziękować mojej rodzinie, która dzisiaj też jest ze mną, mój mąż, moje dzieci, ponieważ czasem jestem w domu gościem. Czasem moi trzej muszkieterowie, którzy mnie wspierają zawsze w moich wszystkich planach, wyjazdach, po prostu są, trwają, wspierają
I to jest dla mnie największa siła do pracy. A teraz, zaraz po górze, chciałam podziękować Kasi za gotowość w każdej sytuacji i za wielkie serce. Chciałam podziękować Bogusi za zawsze przygotowanie na próbach i za jej trwanie i obecność. Chciałam podziękować Małgosi, a że ich mamy kilka w chórze, Rudej Gośce chciałam podziękować za niesamowite zdolności wokalne i aktorskie, co widać było dzisiaj. Agnieszce bardzo chciałam podziękować za jej błyskotliwość i piękną gwarę. Asi chciałam podziękować za jej ciepło. Jadzi za solidną pracę na próbach. Wieści Różańskiej za wytrwałość mimo zawirowań różnych i zaangażowanie w świat. Tak to powinno wyglądać. Iwonce za energię i przenikliwe C, czasem pięciokreślne. Za dyscyplinę i nieobrażanie się, że jest zasłonięta przez dyrygentkę na wszystkich zdjęciach. Chcę podziękować Bożence. Małgosi Jakubowskiej za koloryt, który wnosi swoją osobowością do naszych szeregów. Bardzo dziękuję. Beatce za wrażliwość na piękno muzyki. Naszej nowej chórzystce Joli, która jest z nami od niedawna, że się jeszcze nie spłoszyła i wytrwale przez swoje materiał. Agacie za najbardziej uporządkowany śpiewnik na świecie. Nikt takiego nie ma. Eli, dziękuję za charyzmę i za to, że żadne dźwięki jej nie straszne. Czy wysoko, czy nisko, zawsze jest czysto. Marii za obecność mimo wielu przeszkód. Ale dziękuję Pani Marysiu, że jest Pani dzisiaj pozwolona. Krysi Jaśnikowskiej za dokładność, jak od linijki. Małgosi M, czyli Małgosi Mącko, za fantastyczną osobowość, ciepło i głos. Danusi za piękny sopran i dzisiejszy outfit chóru. Basi za zaangażowanie w śpiew i w sprawy strojów na dzisiejszy wieczór. Dorotce R za ogromne serce i jej wielką wrażliwość, czyli Dorotce Równiskiej. Marzence za wielowymiarowe porozumienie dusz. Ty wiesz, i ja wiem. Dorotce Sztandarze za piękny głos i zdolności techniczno, informatyczno, administracyjno wszelakie, ponieważ film zmontowała Dorota. Alinie za czujność. Ona jest taką mamą trochę w naszym chórze, tak można powiedzieć, ponieważ sprawy, które czasem wydają się oczywiste, gdzieś nam umykają. Alina zawsze trzyma rękę na pulsie i bardzo dba o sprawy chóru. Dziękuję. I najważniejszej dla mnie chórzystce, mojej mamie osobistej Janinie, za wytrwałość, za radość śpiewu, za to, że zawsze, ale to zawsze jest moim największym kibicem. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. W drogi szczęściu, pomyślności świeci coraz jaśniej. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! Niech żyją nam, niech żyją nam. Zrobił szczęściu pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zrobił szczęściu pomyślności.